Otrzymałem od widzów dwie kamerki do naprawy. I dzisiaj właśnie będziemy sobie naprawiać te kamery. Jedna kamera taka mała i druga troszeczkę większa. Jeżeli chodzi o tą drugą kamerkę, w tej kamerce podczas aktualizacji oprogramowania zostało wyłączone zasilanie, kamera nie odpowiada. Obudowa kamery nie posiada śrub mocujących, próbowałem zczytać dane z pamięci, ale niestety nie posiadam urządzenia do zczytania oprogramowania sterującego. Kamera mechanicznie sprawna, wszystko poza brakiem śrub powinno być sprawne mechanicznie. Czyli w tej kamerce mamy uszkodzenie, prawdopodobnie oprogramowanie. Sprawdzimy sobie to. Mówił, że nie ma śrubek i z tego co widzę, to faktycznie tutaj nie ma tych śrubek. Nie wiem po co tutaj zaglądał, bo tutaj firmware'u nie pobierze. Ta płytka odpowiada za sieć bezprzewodową. Więc w tym miejscu nie ma sensu w ogóle grzebać. Więc to zamykamy. Aby zobaczyć firmware, należy rozkręcić tutaj. Rozkręcamy, otwieramy. I mamy informację, że jest to kamera 5-megapikselowa. Więc teraz pokażę Wam, jak wygląda kamerka, jeżeli ma faktycznie uszkodzone oprogramowanie. Otóż, jeżeli ją podłączymy pod zasilanie, powinna w ogóle się nie ruszać. Sprawdźmy to. 12 V. Podłączamy. 0,07 A. Nic się nie dzieje. 0,6 A. Nie ma oznaków życia. W tym przypadku nawet nie świecą się żadne diody pod termowizją. Mamy 41 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę procesora. Jest to o tyle dziwne, że zazwyczaj, jeżeli jest uszkodzony firmware, to temperatura procesora jest około 30 maksymalnie. Więc tutaj troszeczkę dziwnie, ale też tak może być. Więc na początku sobie pobiorę to oprogramowanie, które jest tutaj, żeby zrobić backupa. Poza tym trzeba naprawić to oprogramowanie, z powrotem rzucić i sprawdzimy, czy kamerka ruszy. Więc widzimy się za chwilkę. No i dobra, wyjąłem płytkę. To jest całe serce tej kamerki. Obiektyw, co ciekawe, żebyście też zobaczyli. Ten obiektyw, jak praktycznie w każdej kamerze, możecie sobie go odkręcać, przykręcać. Co zresztą niektórzy z Was mówią, że Wasza kamera nie ostrzy. To właśnie tym obiektywem możecie wyjąć taką płytkę. I trzeba by było podłączyć ją, cały czas mieć włączoną, mieć podgląd z kamery i tutaj przykręcać bądź odkręcać ten obiektyw, żeby wyostrzyć obraz. I tutaj tak naprawdę na tej płycie nie za wiele jest. Mamy oczywiście slot na kartę, mamy nasz procesor, mamy pamięć RAM i mamy naszą pamięć flash również. I z tej pamięci właśnie będę pobierał oprogramowanie. Więc zabieram się do roboty. Jak już mamy firmware pobrany, to musimy znaleźć problem. Będzie to żmudna praca, ale trzeba to zrobić. Jak już znajdę problem w tym firmware'ze, to wezmę go, naprawię i wtedy będę mógł wrzucić go z powrotem do kamerki. Za chwilę się widzimy. No dobra, po rozszyfrowaniu firmware'u widzę, że muszę poszukać u siebie takiej wersji oprogramowania i wgrać do tej kamery właśnie tą wersję. Faktycznie, z tego co widziałem, firmware jest uszkodzony, nie jest do końca wgrany, dlatego też muszę go naprawić, więc zaraz wracam do Was. Teoretycznie wgrałem już naprawiony firmware, ale jest ryzyko. Jeżeli wgram nieprawidłowy firmware, uszkodzę procesor, ponieważ instrukcje będą się różniły oryginalnego firmware'u i niestety może pójść większe napięcie na procesor i się po prostu spali. Więc to niesie ze sobą ryzyko, ale z doświadczenia wiem, jak naprawić dany firmware i teoretycznie powinno wszystko działać. Natomiast ryzyko jakieś jest. Jeżeli ktoś z Was zaczyna swoją przygodę z naprawą takich płytek, to nie jest prosta sprawa. Przede wszystkim musicie posiadać jakąś bazę firmware'ów, porównywać jeden z drugim i sprawdzić, co ewentualnie się psuje w danym firmware'ze, żeby móc go naprawić. To po prostu lata doświadczenia. Więc teraz sprawdzamy, czy nasza kamerka uruchomi się. Odłączamy wszystkie przewody. Tutaj od diod IR. W tym miejscu od diod. Tak samo tutaj.
przykręcamy śrubki. Następnie mikrofon podłączamy w tym miejscu. Tutaj mamy głośnik. Silniczek. I pozostaje taśma, która przesyła napięcie. Czyli w tym miejscu ją podłączamy. Skręcimy na razie na jedną śrubkę, bo zawsze ryzyko jest, że kamera nie wstanie do żywych. Tutaj wypada cały czas. I teraz chwila prawdy, czy kamera zadziała. Podłączymy sobie od razu kabel LAN. Włączymy zasilanie. Na zasilaczu laboratoryjnym podłączamy. Działa. 0,23 tonęła. Idzie dalej. Firmware się uruchamia. Kamera nie wydaje komunikatów. Być może tutaj klient miał wyciszone całkowicie komunikaty. Zaraz to sprawdzimy. Po prostu zrestartujemy ją do ustawień fabrycznych. Restore factory settings. Please don't power off. Tak. Czyli tutaj miał wyciszone całkowicie te komunikaty. Dlatego też nie było nic słychać. Teraz jeżeli kamera będzie się uruchamiać, będzie słychać uruchamianie się, będzie kamera wydawać komunikaty. System starting up. A do ustawień fabrycznych musiałem ją przywrócić, żeby zweryfikować, czy w ogóle kamera działa. Na rejestratorze sobie sprawdzę, czy ją widać. Jest widoczna. Jak widać, działa. Parametry. Jest najnowsza wersja wgrana. Ale jak słyszeliście, nie ma tutaj komunikatów w języku polskim, więc od razu dogram te komunikaty, żeby kamera już mówiła po polsku. Więc na początku sobie dodaję ją do programu CMS, system urządzenia. 121, kamerka ma adres IP. Następnie przechodzę do konfiguracji. Aktualizacja. I muszę wybrać tutaj plik do zaktualizowania tej kamerki. Więc wybieram sobie polski i robię aktualizuj. To wszystko. Czekamy, aż wgra się tutaj oprogramowanie w języku polskim. Weryfikacja i następnie upgrade. Jest to firmware przygotowany przeze mnie do właśnie tej kamerki. Aktualizacja wykonana. Uruchamianie systemu, proszę czekać. Kabel sieciowy został podłączony. Znacznie przyjemniej, jeżeli mówi po polsku, prawda? Reasumując, tutaj akurat był problem tego, że ktoś aktualizował oprogramowanie w tej kamerze i niestety zabrakło prądu. Zdarza się, tak? Ale też często się zdarza, że aktualizujecie kamery, jak są one podłączone po Wi-Fi. Nie robi się tego. Jeżeli już chcecie zaktualizować kamerkę, połączcie ją po kablu i wtedy dopiero aktualizujcie. Jest to dużo pewniejsze niż po Wi-Fi, które może w każdej chwili przerwać i niestety też uwalicie taką kamerkę i nie będzie Wam działać. I widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Dokręcimy.